Dziecko słyszy, więc widzi słuchowiska dla dzieci. Słonik Józek i szalone mrówki. Józek był najspokojniejszym słoniem w dżungli. Całymi dniami spacerował między drzewami, chodził na plażę i gwizdał pod nosem. Nie miał zbyt wielu kolegów, ale w ogóle mu to nie przeszkadzało. Pewnego dnia położył się pod dużym drzewem i zasnął. Spał sobie słodko. W pewnym momencie jednak przyśniło mu się, że chodzą po nim mrówki. To nie był fajny sen. Józek obudził się nerwowo. Na złego poczuł, że mrówki nie chodziły po nim tylko we śnie. Podniósł się szybko i próbował je z siebie zrzucić. Mrówki jednak mocno się trzymały i nie chciały z niego schodzić. Zrezygnowany Józek położył się i zaczął płakać. A czemu ty płaczesz? Usłyszał nagle głos i zaczął szukać tego, kto do niego mówił. To ja! Jestem na twojej trąbie. Gadająca mrówka? spytał Józek. A ty gadający słoń? odpowiedziała mu. Czemu płaczesz? Płaczę, bo mnie bardzo wszystko swędzi. Czemu po mnie chodzicie? Położyłeś się na naszym domu, to gdzie mamy chodzić? spytała mrówka. Chyba była zdenerwowana na słonika. Nie widziałem waszego domu. Przepraszam, przyznał się słonik. Nie, nie chciałem wam popsuć zabawy. Mrówka spojrzała na słonika i w tym samym momencie głośno gwizdnęła. Józek poczuł, że swędzenie ustało. Jak to zrobiłaś? Spytał. My nie chcemy po tobie chodzić. Myślałyśmy, że specjalnie popsułeś nasz dom. A ale skoro tak nie było, to schodzimy. Jej, dziękuję, ucieszył się Józek. Jesteście bardzo miłe. Słonik Józek poczuł ulgę. Przypomniał sobie jednak o tym, co mówiła mu mama. Bycie miłym to super sprawa. Mrówko zaczął. A może ja mogę coś dla was zrobić? Mrówka ucieszyła się. Chyba miała pewien pomysł. Pobiegła jednak spytać pozostałych mrówek. Po chwili wróciła i wbiegła na słoniową trąbę. Słuchaj, jeżeli chciałbyś nam pomóc, to jest jedna sprawa zaczęła nieśmiało. Chodzi o to, że chcielibyśmy się przeprowadzić na drugą stronę tej wielkiej góry. No, ale dla nas taka wyprawa to na tygodnie. A ty tam mieszkasz i potrafisz tam dojść dużo szybciej, poza tym masz więcej siły. Chcesz, żebym pomógł wam się przeprowadzić? Spytał słonik. Nie ma problemu. Skakujcie na mnie, tylko nie ruszajcie się, proszę, żeby mnie za bardzo nie swędziało. Mrówki wbiegły na plecy Juska. Ten ruszył w podróż. Po kilku godzinach był już po drugiej stronie góry. Dziękujemy ci serdecznie, powiedziała ta, z którą słonik złapał dobry kontakt. Mamy nadzieję, że czasem nas odwiedzisz. Oczywiście. Będę do was przychodził. Niech wam się dobrze mieszka. Słonik Józek pomachał mrówkom trąbą i wrócił do domu. Był bardzo zadowolony z tego dnia. Cieszył się, że mógł pomóc mrówkom i zrobić dla nich coś dobrego. Koniec. Dziecko słyszy, więc widzi. Słuchowiska dla dzieci.